Witam z naszego obozu tuż przed atakiem szczytowym. Już od wczoraj wjeżdżamy na Sogne Firlet, tak jak mówiłem. Wczorajszy dzień dość trudny, choć kilometrowo nie zrobiliśmy dużo, bo 32 km tylko, ale cały czas podjazd 7% niemal na całej długości, ciężko się jechało, dodatku wiatr w twarz jak zwykle. Dużo czasu też spędziliśmy na postoju takim przydrożnym, takim fajnym, bo takie liny wokół drzew pooplatane, no i toaleta w środku, niczego, oczywiście ciepła woda. Tam pomyliśmy się jak zwykle, pranie, golenie, takie tam rzeczy, jestem teraz gładki jak pupa niemowlęcia, także fajnie. Tylko tutaj sobie dogodziliśmy troszkę, troszkę negatywnie, śpimy tutaj na około 1000 metrów, w jakimś takim płaskowyżu czy coś, tu są jakieś domy, nie? Ale ogólnie mało kto tu mieszka, droga jest zamknięta na zimę, nie udało mi się wczoraj podjechać, bo zostało nam jeszcze jakieś 500 metrów podjazdu w pionie. No i poszliśmy spać, wszystko fajnie, w nocy mi się siku zachciało, wstaję, a tu słyszałem pranie na tej, o tu właśnie pokażę, słyszałem pranie tu na tej ławce, wstaję, wysikałem się, taki zaspany, patrzę to pranie, czy wyschło, dotykam, a to twarde jak deska, oglądam się dookoła, szron, wszędzie biało, zaglądam na namiotu, chciałem się wody napić, zamarznięta, nie wiem ile było, ale było bardzo zimno, ledwie się pozbieraliśmy. Teraz już słonko wyszło, jest fajnie, od razu jak słonko wyjdzie to jest cieplutko, ale tu w nocy to można zginąć. Przeładnie tu jest, jesteśmy właśnie w tym parku narodowym, Jotunheimen chyba, on tu się gdzieś zaczyna na tych szczytach i droga biegnie właśnie wzdłuż. Zaraz stajemy, ogarniamy się. Już jest ciepło, już w koszulce siedzę, jest w porządku. Jemy śniadanko i uciekamy stąd. Dzisiaj musimy podjechać na 1400, zjechać na 900 i podjechać na 1300. I chyba zjechać, żeby znów nie spać w tym mrozie. Uciekamy. Trzymajcie kciuki za Martą.